chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia. Dzisiaj wyjątkowi goście. Teresa Skupień, Królowa Podhalan. Witam serdecznie. Witam, dziękuję. Zaczęłam od kobiety i Józef Cikowski, prezes Związku Podhalan. Nowy prezes, witam. Dziękuję za witackę, witam wszystkich. Spotykamy się po to, żeby przedstawić nowego prezesa, nową królową, porozmawiać trochę o tym, co dzieje się w Związku Podhalan, w którym dzieje się zawsze bardzo dużo, bo co chwilę są jakieś imprezy, spotkania, inicjatywy itd., itd. Ale zanim do tego przejdziemy, pan jest prezesem Podhalan od niedawna, od najnowszych wyborów i jest pan już którymś prezesem, oczywiście z kolei, bo tych prezesów było wielu. Proszę powiedzieć parę słów o historii może tego prezesowania. No to Związek Podhalan już istnieje 85 lat, a pierwszym prezesem Związku Podhalan to był Henryk Logański. No i od tego czasu było 16 prezesów Związku Podhalan, ja jestem już 17 prezes tej naszej pięknej organizacji. Czy to jest trochę takie marzenie, żeby zostać prezesem takiej organizacji, bo to ogromna organizacja, powiedzmy to głośno. Czy marzeniem, no ludzie chcą, mam na przykład kandydata, chcieliby, widzą jaki jest człowiek, chcieliby właśnie tego człowieka mieć na stanowisku i żeby reprezentował tą góralszczyznę wszędzie pod Stanach Zjednoczonych, no i na poziomie na cały świat, no niestety. Dlaczego pan zdecydował się kandydować? No, zdecydowałem się kandydować dlatego, no bo chciałem coś poprawić w Związku Podhalan. Chciałem wyjść z moimi planami, które mamy i za chwileczkę może tu powiem o nich. No i żeby tą organizację pchać do przodu i żebyśmy razem działali właśnie i żeby jakoś to było w tej organizacji dla dzieci przyszłości, dla dzieci i młodzieży na przyszłość. No. Dlatego to przyszedłem do tej organizacji, jak chciałem być no, prezesem, wybrali mnie na prezesa. Zanim o tych planach, to przejdźmy na chwilę do Teresy. Teresko, ty jesteś królową, jesteś też przedstawicielką tej młodej Polonii góralskiej tutaj w Chicago. Wybór królowej Podhalan to jest konkurs nietypowy, bo to nie jest typowy konkurs piękności, na którym wystarczy się przejść, zaprezentować swoje dźwięki. Albo też, nie wiem, zrobić cokolwiek innego. To jest typowy konkurs, mogłabym powiedzieć, chyba sprawnościowy też poniekąd. Trzeba się wykazać wieloma sprawnościami, wieloma talentami. Powiedz proszę trochę więcej o tym konkursie, żeby przybliżyć naszym telewidzom, na czym on w ogóle polega. Ten konkurs właśnie polega na tym, że dziewczyna musi być prawidłowo, typowo góralska. Trzeba umieć śpiewać, tańczyć, jakiś tam talent pokazać. Musiałyśmy wiedzieć, jako związać gorset, kierpce, jeszcze wykrajałyśmy wykrowki i tam celować szkarpetki i tak dalej. To takie typowo góralskie, tak jak na Podhalu robiły. Czy ty jesteś urodzona tutaj, czy w Polsce? Tak, tutaj się urodziłam. To skąd ty tego wszystkiego się nauczyłaś? Muszę powiedzieć, że od mamy. Naprawdę, to mama wszystko w domu, to tak jakby byliśmy my w Polsce. Też chodziłam do Polski, byłam nieraz. Uczyłam się przy babci albo tam z ciotką. To się nauczyłam przez lata. Jak wiele było kandydatek do tego tytułu w tym roku? W tym roku niestety byłam sama. Na kandydatkę na królową to były dwie dziewczyny, ale myślę, że może za rok będzie więcej. Bo a dlaczego ty się zdecydowałaś, żeby kandydować? Właśnie to tak, to było moje marzenie od mała. Zawsze mówiłam rodzinie, że ja pójdę, że będę tą królową. Zawsze widziałam, jak dziewczyny chodziły po tych imprezach, zbierały pieniądze. Ja też to chciałam zrobić, żeby pomóc ludziom. No właśnie, bo to nie jest tylko konkurs, na którym pokazuje się swoje sprawności. To jest także odpowiedzialność. Odpowiedzialność taka, że później właśnie pomaga się i organizuje się też imprezę charytatywną, prawda? Tak. Właśnie trzeba chodzić po imprezach. Później właśnie będę robiła bal królowej, na którym będę zbierała pieniądze na organizacje charytatywne. Tutaj dam na któreś organizacje i jeszcze do Polski dam.
Powiedz proszę, jak twoi rówieśnicy, bo jesteś na co dzień studentką i chodzisz do normalnej szkoły, ubierasz się normalnie, nie tak jak dzisiaj w stroju odświętnym i nie w koronie przecież. Powiedz proszę, jak twoi rówieśnicy reagują na twoje pochodzenie, na to, że jesteś tak związana z góralszczyzną, że jesteś góralką i też właśnie na takie inicjatywy, w których bierzesz udział? Jak się mówi już o polskich znajomych, to oni są bardzo, bardzo radzi z tego, że zostałam tą królową. A jak się mówi już o amerykańskich, to dziewczyny się pytają, co to jest i są bardzo zdziwione, że takie coś w ogóle istnieje. I też bardzo są radę z tego, że jestem w tym komitecie teraz i że będę pomagała ludziom. A czyli to jest bardziej taka... Czyli jest to bardziej coś, czym możesz się chwalić, niż czego się wstydzić, oczywiście. Tak, oczywiście. Czy zachęciłabyś inne dziewczyny do wzięcia udziału właśnie w takim konkursie? Tak, bardzo. Nie wiem, dlaczego nie było więcej dziewcząt w tym roku. Wiem, że niektóre się stresują, ale to nie ma się czego bać, bo naprawdę jest pomoc ze zarządu. Właśnie prezes mi pomaga, mam bardzo dużo ludzi, którzy mi będą pomagali w ciągu roku. Z tymi dziewczynami do konkursu to każdy rok jest inaczej. Raz jest 5 dziewczyn, biorę udział na królu w związku Potana, czasem 2, czasem 1. No tak, w tym roku jednak się udało, że była jedna, ale dobrze, że chociaż była jedna. W przyszłym roku mam nadzieję, że będzie więcej tych dziewczyn i będzie fajnie, bo ta impreza jest taka znakomita. Bawią się ludzie przy tym. Oglądałem dużo ludzi, przychodzi na tą imprezę. Także w przyszłym roku myślę, że na pewno będzie lepiej. Może trochę się boją tych konkurencji, którym muszą podołać. No bo to nie jest takie łatwe. Trzeba umieć wiązać kerpce, wiązać gorset, sol zarzucać, wykrować ten wykrowek z tego ziemniaka. To nie jest takie łatwe. Celować skarpetki, tak królowa powiedziała tutaj. No dużo, dużo konkurencji jest właśnie. Zachęcamy już dzisiaj wszystkie dziewczęta, które chciałyby wziąć udział w tym konkursie, żeby spróbować swoich sił w przyszłym roku. Związek Podhalan charakteryzuje się tym, że ciągle są jakieś imprezy, ciągle są jakieś inicjatywy. Wspomniał Pan o tym, że związek ma 85 lat, w związku z tym też będą obchody już niebawem. Przed chwilą był konkurs na góralską nutę, który festiwal w zasadzie, który też ma ogromną tradycję i też odbywa się co roku i cieszy się ogromną popularnością, a już za chwilę te obchody. No będziemy mieć 85 lat 15 listopada. I w Domu Góralskim mamy ten bankiet. To przychodzą na tą imprezę już wszystkie organizacje, ludzie z poszczególnych kół nasyk, no i z innych organizacji. A właśnie mszę świętą mamy o 3, 15 listopada po południu. To jest u cystersów, ojców cystersów na górce. To jest Willow Spring i to jest Archer i Hilton ulica. Także zapraszam wszystkich na tą mszę świętą, przyjdźcie tam. Do tego pięknego kościółka, no a po mszy zbieramy się o 6 już na bankiecie. I to będą obchody 85-lecia Związku Podhalan. Tak. Oprócz tego przez cały rok Związek Podhalan jest bardzo prężną organizacją, organizuje bardzo wiele różnych inicjatyw i różnych konkursów itd., itd. I też przy okazji świąt, które nas czekają też niedługo, robicie też spotkania. Nie tylko te bożonarodzeniowe, także te świąteczne na wiosnę, czyli Wielkanoc. W zeszłym roku, nie, w tym roku tak naprawdę, byłam tam obecna i fantastyczna impreza, konkurs koszyczka wielkanocnego i dodatkowo jeszcze żywe zwierzęta, które były niesamowitą frajdą dla dzieciaków. Czy jak wyglądają te święta bożonarodzeniowe w Domu Podhalan i w związku? Zawsze spotykamy się na Boże Narodzenie, cały zarząd i mamy gości, no łamiemy się opłatkiem, ale poza tym każde koła robi swój opłatek w Domu Góralskim, poszczególne koła i tak samo łamią się opłatkiem, msza jest, no i przychodzi biskup czy księża przychodzą do nas na każde to ten opłatek, no i gdzie rozmawiam, no i jest już prawie taki karnawałowy okres, no to zabawić się wtedy też można.
Proszę powiedzieć jeszcze kilka słów o samej organizacji, bo mówi Pan o kołach i o tym, że każde koło też organizuje coś. Jak duża to jest organizacja, żeby też przybliżyć trochę telewizom, jak duże to jest przedsięwzięcie? No, nasza organizacja jest bardzo duża, bo zrzesza, który członków jest ponad 2000, ale na pewno jest więcej, tylko mówimy tak, w każde koło ma ileś tam osób. Kół jest aktywnych ponad 60. To każde koło, jakby powiedzieć, ma 50, 40 osób, czy nawet więcej. A jak to, od czego to zależy? W sensie, jak się tworzy takie koło? No, koło założyli, no to już koło istnieje, nasze koła istnieją lata. To nie jest założone rok temu, dwa lata, tylko już lata. Jedna koła mają 65 lat, 35 lat. Teraz będzie miało z tą koło, nie pamiętam które, ale już będzie miało też 40-lecie, czyli bankiet będzie miało. No także w przyszłym roku mają koła dużo bankietów, które obchodzą już swoje rocznice, takie grube, już większe. A sam związek, to o czym mówiliśmy, już 85 lat. Jak Pan uważa, jako nowy prezes też, na pewno zanim Pan też kandydował, musiał Pan się przyglądać organizacji, też czynnie uczestniczyć. Jakie są największe problemy, z którymi musi się zmierzyć Związek Podhalan? No, największe to jest właśnie, bo musimy utrzymać ten nasz dom góralski, bo niestety to jest duże, mamy mortgage, to się nazywa po amerykańsku, czyli pożyczkę, no musimy tą pożyczkę nas spłacać. No i dlatego wszystkich zapraszam do góralskiego domu, żeby robili te imprezy w Góralskim, bo jak nie przyjdą do nas, do Chałupy Góralskiej ludzie, no to skąd weźmiemy pieniądze na pokrycie, bo wszystko kosztuje. Kosztuje światło, gaz, pracownicy. Oczywiście jest tyle wszystkich rachunków, jak tak policzyć na miesiąc, no to tysiące. Czyli dom góralski to jest taka, to jest coś, co jest pilną potrzebą i trzeba na co dzień dbać o to, żeby mógł się utrzymać. A oprócz tego? No oprócz tego to jako nowy zarząd zadecydowaliśmy, żeby otworzyć konto już na nowy dom góralski. No to właśnie tak my zrobili. Otworzyliśmy Polislavi Credit Union konto pod nazwą działka Związku Podhalan. No już mamy donatorów na tą działkę, już my nazbierali kilka tysięcy i właśnie myślimy później, jak nazbieramy jakąś sumę pieniędzy, szukać właśnie tej działki. Patrzymy za taką działką, żeby była większa działka, żeby na tym można było robić pikniki już, a później po jakimś czasie wybudować chałupę góralską. Ale do tego jeszcze mamy u nas w domu góralskim, mamy motor Harley, mamy zegarki, mamy skuter do wygrania. Także można przyjść do chałupy góralskiej, kupić sobie ten tykiecik, bilecik, no i będzie później w jakimś świątecznym czasie losowanie. Mamy też następny Harley, to są dosyć drogie motory. Shaben Safe Market, to jest na Harlem, Bridgeview. I także mamy następny skuter włożony do sklepu na Archer Eco Central do Shaben Safe. Tam jest mniejszy motorek skuter. Także zachęcam całą Polonię naszych górali kupować bileciki, bo to wszystko idzie właśnie na nasz dom góralski i na nową działkę. Powiedział Pan wcześniej o planach, to na pewno część tych planów to jest właśnie ta właśnie działka? To jest ta działka. To jest ten nasz najgłówniejszy plan, któryśmy zdecydowali zrobić, bo niestety czas tak szybko leci, że młodzież rośnie, dzieci rosną i musimy myśleć o przyszłości już. A powiedział Pan o tym, że trudno jest utrzymać dom Podhalan, ten, który już jest, więc ja tak się zastanawiam, po co inwestować coś nowego, a nie zostać przy tym starszym. Dlaczego właśnie to uważacie za najważniejszą rzecz? No bo tutaj jest ta okolica już, tu się zmienia okolica. Nasi ludzie, polscy górale, no Polonia już przeniosła się na przedmieścia południowo-zachodnie. To tam mówimy już takie gdzieś Palos Hills, Secret Hills, Burbank, ludzie dużo w Lemont mieszkają, no to myślimy o tamtym miejscu, żeby tam gdzieś. Bo niestety potrzebujemy duży parking, potrzebujemy więcej miejsca. No i ludziom, niektórym się nie chce jechać do Góralskiej, bo za czymś Lemont przyjdzie, zjedziemy godzinę, a chcieliby jednak, większość ludzi jest za tym, że my dobrze to zrobili.
I myślę, że ludzie nareszcie zrozumią, że jesteśmy, idziemy w tym samym kierunku i niestety dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży musimy myśleć już o przyszłości. Jak duże jest zainteresowanie właśnie tych młodych ludzi związkiem? No mamy bardzo dzieci, dużo. Jak był konkurs partaneczny, wcześniej był pierwszy, przed festiwalem był konkurs partaneczny, to bardzo dużo dzieci tańczyło, młodzieży, to już od 3 lat tańczyły dzieci. Rodzice przychodzili, babki, dziadki, klaskają, brawo, biją dla nich, bo to jest, wiedzą, że to jest, promują te dzieci, bo to jest przyszłość niestety. Chciałam jeszcze zapytać Królowej o to, co to dla ciebie znaczy jako młodej osoby bycie góralką. Powiedziałeś, że marzeniem twoim było zostać królową Podhalan. Udało się. Ale co to znaczy w ogóle czuć się związanym z korzeniami, tym bardziej dla osoby, która jest urodzona tutaj w Ameryce? Bardzo jestem wdzięczna rodzicom za to, że mnie uczyli właśnie w tradycji góralskiej. Ja już 16 lat tańczę. I zawsze mi się to podobało, a żeby być królową, żeby należeć do takiej organizacji, to jest naprawdę wspaniale. Naprawdę to jest wielka, wielka radość, że można pomóc, chociaż mam 19 lat, jestem bardzo młodą osobą. Wiem, że dam rady i że każdemu można pomóc takiej racji. Czyli jakby spuścizna przodków, ale też pomoc tym, którzy potrzebują. Jakby to można było tak podsumować. Czy ty zawsze byłaś tak związana z tą kulturą, z tym swoim pochodzeniem? Czy były takie momenty, kiedy na przykład mama ci mówiła, a tu weź usiądź i zaceruj, albo naucz się, nie wiem, wiązania tego gorsetu, czy jakichś tam innych rzeczy, a ty mówiłaś, o nie, mamo, ja tu wolę z koleżankami sobie gdzieś do klubu albo... Gdzieś indziej. Znaczy się nie, nigdy nie była taka sytuacja ze mną. Zawsze jak był jakiś występ, to zawsze próbowałam, jak rodzice nie dali rady ze mną jechać, to dzwoniłam do koleżanki, czy by mnie zawzięły ze sobą. Ja zawsze chciałam to robić, od mała mi się to podobało i zawsze wiedziałam, że pójdę na te wybory, to się sama uczyłam. Jak mama nie dała rady, to siadłam sama i cerowałam, albo kierpce sznurowałam, albo gorset sama wiązałam. To naprawdę była wielka radość dla mnie. Idealne młode pokolenie, prawda? Tak jest. Cieszę się bardzo z tego, że to lubią i to kultywują serce, bo to jest naprawdę góralskie tradycje są bardzo piękne. Do góralskich tradycji na pewno jeszcze wrócimy w kolejnym naszym spotkaniu przed świętami Bożego Narodzenia i chętnie na pewno zapoznamy się ci wszyscy, przynajmniej którzy nie wiedzą, jak te tradycje wyglądają, tylko znają te na przykład z północy Polski albo z innych części, także do tego tematu na pewno wrócimy. Zapraszamy wszystkich na 85-lecie. Jeszcze raz przypomnijmy, odbędzie się... 85-lecie. Bankiet odbędzie się w Domu Góralskim 15 listopada o godzinie 6 wieczorem, a wcześniej o 3 godzinie będzie msza święta u ojców cystersów. To się nazywa tam na górce, tak mówią, to kościół na górce. To jest Archer i ulica Hilton. Zapraszamy serdecznie, a dziękuję bardzo za wizytę w studiu, za przybycie z tych południowych gór, z przymrużeniem oka naszych chicagowskich, tutaj do Chicago. I zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.